Cześć kochani, witajcie w nowym filmiku. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Witam Was tak na letniaka z kwiatami we włosach, w bardzo pozytywnym nastawieniu, może tak. Dzisiaj chciałam Wam pokazać rzeczy, które dostałam od mojego partnera YouTube'owego. Są to rzeczy z Inglota, jak widzicie już po tytule. Jestem bardzo uradowana, jestem bardzo podekscytowana, bardzo się cieszę, że właśnie dostałam taką paczkę. W sumie przyszła ona do mnie bardzo, ale to bardzo niespodziewanie. Zresztą jak każda od mojego partnera YouTube'owego, ale wyobraźcie sobie, jaka była moja radość, kiedy ja otwarłam paczkę i zobaczyłam, że jest to marka Inglot. I tak naprawdę, kiedy zobaczyłam właśnie tą torebeczkę, sobie najpierw pomyślałam, może jest tylko ta torebeczka po prostu z tej firmy, a coś innego w środku. A była ona tak zapieczętowana, kiedy ja to zajrzałam do środka, to po prostu nie mogłam uwierzyć. Od razu po pudełeczkach poznałam, że jest to marka Inglot. Niezmiernie się cieszyłam. Dobrze, że byłam w pracy, po prostu odstawiałabym taniec hula. Miałam ochotę krzyczeć z radości. Uwielbiam markę Inglot i po prostu w umyśle tak krzyczałam i tańczyłam z radości, chodziłam przez cały dzień z bananem na ustach. Oczywiście musiałam zajrzeć, powąchać, dotknąć od razu, bo nie wytrzymałabym, także to nie jest taki open box, bo ja już te kosmetyki używam od jakiejś tam chwili. Chciałam Wam pokazać właśnie, co takiego dostałam, bo są to nowości. Ja kilka rzeczy używałam, więc coś tam delikatnego mogę powiedzieć o takich pierwszych wrażeniach, ale wydaje mi się, że testy na żywo sobie zrobimy. Jeśli chodzi ogólnie o markę Inglot, to ja po prostu ją uwielbiam. Ja jako mała dziewczynka już się przyglądałam mamie, kiedy się malowała, i właśnie w jej kosmetykach pamiętam, że miała róż z Inglota, miała pędzelek z Inglota, jakieś tam pojedyncze cienie, czyli gdzieś ta marka się od dzieciństwa tak naprawdę przewijała w mojej głowie i myślałam, że jest to zagraniczna marka, taka jakaś ekskluzywna, bo wiecie, mama jej używała, wiecie, tak sobie myślę, kurczę, gdzieś tam kupuje w jakichś salonach, pewnie to jest, wiecie, mega drogie i w ogóle takie niedostępne. Co się okazało później, marka Inglot jest marką polską, także to jest serdeczne gratulacje i brawa dla założyciela i możemy być dumni, że mamy tak wspaniałą markę, która jest tak naprawdę rozprowadzana po całym świecie. To jest marka polska, kurczę, no nasza chluba tak naprawdę. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania i gratulacje dla założyciela marki Inglot, że odniósł taki sukces. Moim zdaniem bardzo, ale to bardzo zasłużone, także super sprawa. Ja od dłuższego czasu posiadam cienie, paletkę 10 cieni, którą sobie oczywiście sama kupiłam. Dostałam pieniążki na urodziny, później ją Wam pokażę. I jestem wierną fanką tych cieni. Mam cienie firmy MAC, mam cienie firmy Slick. I dla mnie cienie Inglota są najlepsze, mają najlepszą jakość, najlepiej mi się z nimi współpracuje. I po prostu moim zdaniem są numerem jeden. I to Wam od zawsze mówiłam, może do znudzenia, ale będę zawsze to powtarzała. One są dla mnie numerem jeden. Te wkłady takie okrągłe kosztowały 10 zł za sztukę, więc wydaje mi się, że nie jest to jakaś ogromna kwota, ale to później będziemy rozmawiać. Najpierw pokażę to, co dostałam. Także zaczynamy. Najpierw coś kolorowego, coś, co już sobie tutaj namalowałam na właśnie dłoni, żeby Wam pokazać. Jest to paletka 5 szminek, to są to szminki matowe i każdy wkład z tych szminek kosztuje 16 zł z osobna. Dokładnych cen innych produktów nie znam, dlatego Wam tutaj dam linki pod spodem. Nie mam komputera aktualnie, żeby to sprawdzić i móc Wam mówić, ale w ten dzień, kiedy dostałam paczkę, sprawdzałam sobie w ogóle te cienie, te kolory, jakie są dostępne, bo myślałam, że może jest tylko 5 i będę mogła Wam podać, jakie są kolorki. Jest chyba 25 do wyboru. Wczoraj o 23 po prostu molestowałam tą paletę, żeby powyciągać Wam te cienie i napisać sobie tutaj numer, żeby móc Wam podać je, bo niestety nie da się ani stuknięciem, ani puknięciem, ani tutaj magnesem nie da się tego wyciągnąć, dlatego też pęsetką to robiłam, troszeczkę tam dziur porobiłam, ale jest jak najbardziej ok. Więc zaczynamy, kochani. To jest oczywiście wykończenie matowe. Tutaj mamy 512, taki przepiękny kolor. Jest to takie bordo, delikatnie to jest takie zmierzone jakby z brązu, wygląda dosyć ciemno w opakowaniu. Tutaj mamy to z tej strony, tutaj na samym początku, jest to taki przepiękny bordowy kolor, czerwono-bordowo-brązowy, o coś takiego tutaj, dosyć ciemny i chyba najmniej pasujący do mnie. Dalej mamy 507, przepiękną tutaj, przepiękną czerwień, którą miałam wczoraj na ustach, fantastycznie się prezentuje, fantastycznie wygląda, te ogólnie wszystkie szminki są bardzo mocno napigmentowane, bardzo prosto się jej obsługuje, bardzo prosto się jej nakłada, tak tutaj wygląda, o tutaj jest za tą zaraz brązową, ona jest, przepiękny efekt daje i bardzo mi pasuje, o dziwo. Dalej 518, którą po prostu uwielbiam najbardziej, to jest mój faworyt numer 1, czyli taki, jaki to jest fuksjowy odcień, ale bardziej różowy. Mimo, że to jest różowy, nie jest to taki tandetny, taki barwiny, taki odcień Barbie, może tak, dziwna odmiana. Tutaj on tak wygląda, a roztarty
A tutaj jako trzeci. Przepiękny, przepiękny, mój ulubiony. Dalej 510, czyli taki jakby nudziak, ale bardziej w tonach brązowych. Taki ciemniejszy, ale dalej co zostaje w kolorze nude. Tutaj przedostatni. Tak się prezentuje. Dość ciemny i taki, powiem Wam szczerze, delikatnie te usta wyglądają, jakby tak, jakbyśmy sobie tak podgryzały je, takie wiecie, takie brązowo-czerwonawe. I ostatni, który mi się chyba najbardziej podoba, tutaj w paletce, ale taka jestem nieprzekonana co do mojej osoby, 516. Ja wielokrotnie widziałam właśnie takie kolory u innych dziewczyn i one mi się mega, mega podobają. Są po prostu bajeczne, takie ciemne usta. Mi się wręcz takie fioletowe usta podobają i marzą, ale to takie chyba za duże szaleństwo jak na moją osobę. A w każdym razie wracając do tego, to jest taka śliwa. Przepiękny kolor tutaj ostatni. Wygląda bajecznie. Będziemy sobie testować i uznacie i napiszecie mi, czy mi pasuje, ale to za jakiś czas. Tak on wygląda. Nałożyłam go raz na siebie, ale tak troszeczkę byłam niepewna i go zmyłam. Ale wygląda przepięknie. Ogólnie wszystkie kolory są piękne. Troszeczkę jestem, najmniej do tego jestem po prostu przekonana, ale reszta, te cztery są po prostu piękne. Zobaczymy, zobaczymy, będziemy testować. Ja miałam kilkakrotnie tą 518, tak? Tak, tą różową, fuksjową. One są fajne, fajnie się nakłada, dobra pigmentacja, ale nie farbują ust, co dla mnie jest ich minusem, dlatego że jak się zmywają, to widać je. One podczas dużej ilości mówienia, ja bardzo dużo mówię, właśnie zmywały się tutaj na złączeniu ust, co po prostu było widoczne, dlatego że te usta nie były zafarbowane na kolor szminki, więc mogły po prostu bardziej farbować te usta. Tak wyglądają one. Ta tutaj jest dodatkowa, zaraz Wam pokażę, która to jest, bo ja posiadam też właśnie taką standardową, zwykłą szminkę marki Inglot w numerze 814, którą dostałam, która jest też w fenomenalnym kolorku, takim czerwonym. To jest taka czerwona pomarańcz albo pomarańcz czerwona, no obojętnie, w każdym razie czerwony odcień taki na bazie pomarańczu i on właśnie wygląda w ten sposób. Wielokrotnie mając na ustach ten kolor, pisałyście mi, że wyglądam bardzo dobrze, że bardzo dobrze właśnie współgra z moją karnacją, też się z tym zgadzam, bardzo dobrze się czuję w tym kolorze i naprawdę przyjemnie mi się go nosi, bo po prostu wydaje mi się, że pasuje do mnie, do mojej osoby. I dalej, kochani, przejdziemy do kolejnych produktów. Aha, jeszcze dostałam oczywiście do tych szminek pędzelek. To jest 12S i to jest typowy pędzelek po prostu do nakładania pomadek i on tutaj ma takie, o właśnie, to zamykanie może być przedłużeniem, żeby nam wygodnie się nakładało. Tak właśnie wygląda, taki troszeczkę ścięty i oczywiście bardzo fajna sprawa, że takie pędzelki mają zamykania, nakładamy to na usta, więc higiena jak najbardziej na plus. Dalej, kochani, dostałam trzy produkty do twarzy, czyli bazy pod makijaż. Ja osobiście baz nie posiadam. Kiedyś kupiłam, jak właśnie robiłam sobie makijaż ślubny, a nie użyłam w końcu tej bazy. Bazy marki bodajże Ingrid, ale teraz nie jestem pewna w 100%. Taka bardzo tania, w jakimś tam sklepie osiedlowym i właśnie moje wyobrażenie bazy to jest coś takiego bardzo silikonowego, coś takiego totalnie sztucznego, coś co wręcz oblepia tak jakby twarz, coś co jest nieprzyjemne, wręcz ściąga. Taka była tamta baza. Ja sobie bazę z marki Inglot już używałam właśnie, żeby wypróbować, zobaczyć jak to jest faktycznie i tak bazę wybrałam na, właśnie na testy. Ona nazywa się baza matująca i właśnie ma dawać efekt zmatowienia, nie wysuszać skóry, ma wyrównywać jakieś tam zmarszczki, niwelować niedoskonałości, zapewniać długotrwały efekt zmatowienia, ma absorbować sebum i przedłużać przede wszystkim trwałość makijażu i jest to produkt hipoalergiczny, 9 ml, ceny tutaj będziecie mieć pod spodem linki po prostu, żebyście się mogły pokierować i jest to baza bardzo gęsta, ona ma wręcz taką konsystencję, ja mam wrażenie jej takiego gęstego, zbitego kremu o wykończeniu typowo matowym i faktycznie jak nałożymy ten produkt bezpośrednio na twarz, on się fajnie rozprowadza bez żadnego problemu, to nasza twarz robi się całkowicie matowa. I wy tego nie zobaczycie, ale ja nakładając właśnie tutaj na dłoń i w tym miejscu, gdzie jest ta baza, dłoń jest całkowicie matowa, taka wyrównana, jakby wygładzona, a tutaj reszta mojej dłoni się świeci, bo jest po prostu nakremowana, natłuszczona. I nie wiem, choćby nie wiem, jakbym się starała, to raczej tego efektu tutaj nie zobaczycie. Może gdzieś tam mignie coś takiego, ale nie wiem w jakim momencie ustawić tą moją dłoń. W każdym razie naprawdę daje bardzo mocny efekt zmatowienia. Przyjemnie się ją nakładało na twarz, przyjemnie się nosiło. Nie dawała absolutnie efektu wysuszenia zaraz po nałożeniu i nie dawała efektu ściągnięcia, co mnie ucieszyło. Także testuję sobie. Dalej dostałam też bazę, profesjonalna baza do makijażu, która też ma dawać efekt właśnie jakby zmatowienia.
ma przedłużać trwałość makijażu, absorbować sebum, wygładzać skórę itd., itd. W srebrnym, w takim przeźroczystym opakowaniu. Nie próbowałam, one tutaj wszystkie mają takie... próbowałam, o widzicie, okłamałabym was, chyba próbowałam na palec. Chyba tak. Tak, i ta już troszeczkę ma inną konsystencję. Chciałam wam powiedzieć o tym, że każda z tych baz miała właśnie taką sama jeszcze zatyczkę, bo tej nie próbowałam, o tak. Tamte oczywiście musiałam na palucha wycisnąć i zobaczyć sobie. Ta ma zatyczkę, także tutaj oczywiście wkraść się nie możemy do produktu, nie możemy próbować, patrzeć, wąchać i tak dalej. Także to jest wszystko zamknięte. To ma SPF 20, ma właśnie nawilżać naszą twarz, wygładzać, ma chronić przed promieniowaniem i przedłużać standardowo trwałość makijażu. I tą bazą się z wami podzielę, także ta na 20 tysięcy subskrybentów będę robiła dla was rozdanie, więc ta baza się w tych produktach do wygrania znajdzie. No, chcę się po prostu z wami podzielić. Dalej dostałam serum do rzęs, o którym nie mam żadnych informacji kompletnie, co ona tam dokładnie ma robić, no zapewne dbać, ale nie wiem ile kosztuje, czy to jest jakiś taki produkt, coś a la te wszystkie odżywki, Real Lash, czy X-Lash i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, tak wygląda, ja sobie używam, dlatego że jestem w czasie kuracji inną odżywką i nie używam jej codziennie, a chciałabym po prostu, żeby coś nakładać sobie na te moje rzęsy, dlatego też nakładam tutaj to serum, to jest taka łodyżka bardzo sztywna, bez efektu tutaj elastyczności, wyprofilowana tak, żeby rzęsy fajnie wchodziły w każdy z tych rowków, kolor taki mleczny, taki zapach kosmetyczny po prostu, jakiś nie bardzo, bardzo duszący. No i kochani, ostatnią rzeczą, którą dostałam w tej paczce, ostatnimi rzeczami w sumie, bo jest tego aż 5, są kasetki, które zawierają perfumy w krewie. Duże zaskoczenie, moim zdaniem bardzo fajna sprawa, dlatego że zaoszczędzamy miejsca w kosmetyczce czy w torebce, przede wszystkim w torebce. Zabieramy ze sobą ulubiony zapach właśnie w takiej formie kasetkowej. No rewelacyjna sprawa, kurczę, nie wiem ile to kosztuje w sumie ten wkład. Zobaczymy, okaże się wszystko, jak sobie sprawdzimy. W każdym razie jak na pierwsze wrażenia, zapachy są bajeczne, naprawdę, kurczę, jestem w dużym szoku, że tak przepiękne zapachy są dostępne. Ja mam 5, nie wiem ile jest dostępnych właśnie w salonach Inglota. W każdym razie te, które ja posiadam, to ten pierwszy to jest taki... delikatnie jakby coś miętą tutaj zalatuje, ale taki bardzo kobiecy i subtelny. Ten fioletowy to jest mój faworyt. O Jezus Maria, on jest tak przepiękny, on jest tak intensywny, tak... aż wręcz seksowny, taki po prostu zniewalający, kobiecy. Rewelacja. Jest bardzo intensywny, ale nie jest duszący. Później też mój ulubieniec, ale coś takiego już bardziej orzeźwiającego, coś mi ten zapach tu przypomina. Taki koralowy, ale nie mogę sobie przypomnieć co, ale bardzo też ładny zapach. Ten żółty to jest taki delikatnie pudrowy, taki delikatnie jakby... mydlany zapach, ale też bardzo ładny. Najmniej mi się podoba ten pistacjowy, dlatego że przypomina mi... jakby wchodziła do kwiaciarni, a kwiaciarnie zawsze kojarzą mi się z wieńcami na pogrzeb i właśnie to mi się z tym kojarzy, dlatego też najmniej go lubię, dlatego też jest ostatni, ale te dwa pierwsze są po prostu, no mówię wam, kurczę, nic tylko wąchać. One, każdy z nich zawiera drobinki rozświetlające, czyli nakładając na skórę, nie dość, że przepięknie pachniemy, nie dość, że nam nabłyszcza poprzez te brokaciki właśnie ciało, dodatkowo jeszcze nawilża, bo jest to bardzo takie właśnie natłuszczające wręcz. Jups, poleciało. Zatyczka. Dlatego też, one bardzo mocno pachną, cały czas są wyczuwalne. Oczywiście nie przez 20 godzin, ale przez jakiś czas na samym początku po prostu są bardzo mocno wyczuwalne. Fajnie, tak czuć się, że fajnie pachniemy. Fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Dajcie znać, czy używałyście w ogóle któryś z tych produktów, które wam teraz pokazałam. Jestem tym po prostu zachwycona. Fajna sprawa wziąć, jeśli mamy jakąś małą trapkę gdzieś tam na imprezę, nie mamy miejsca na flakonik zapachu jakiegoś naszego ulubionego, to bierzemy coś takiego, wkładamy. Super, super, jeszcze raz super. Zobaczymy, jak to będzie się utrzymywało dalej przy dłuższym stosowaniu. Na pewno będziemy testować, na pewno zrobię dla was testy na żywo. Szminek, przede wszystkim szminek, słocze, może pokażę próbki, tak jak wygląda na moich ustach, później jedną przetestujemy przez dłuższy czas. Zobaczymy. Jeszcze chciałam wam pokazać oczywiście dla przypomnienia,
dla tych, którzy nie wiedzą, że posiadam właśnie tą paletkę, o której wspominałam na samym początku, paletka 10 cieni. Oczywiście wykończenia tych cieni są przeróżne, i perłowe, i jakieś takie bardziej matowe, i z drobinkami, no przepiękne, przepiękne kolorki. W zależności od oczywiście salonu, salony różnią się między sobą asortymentem, bo na przykład byłam w Opolu jest mniejszy wybór tych cieni, później gdzieś tam byłam właśnie we Wrocławiu, to we Wrocławiu mieli bardzo dużo przede wszystkim takich brokatowych cieni do wyboru, tego nie było w Opolu, także w zależności od tego, jak do jakiego traficie salonu, tam będziecie miały jakiś tam wybór. I tak, jeśli chodzi ogólnie o porównanie Inglota do Maka, bo ja często to mówię i często ktoś mi pisze, że w ogóle totalna bzdura, jak ja mogę Inglota do Maka porównywać. Dla mnie Mak różni się tym, że naprawdę cienie są takie niespotykane, są po prostu tak, taka kombinacja, połączenie, takie refleksy, takie po prostu takie nasycenie tych kolorów, że one są takie niespotykane i to jest na pewno dużym plusem Maka, ale za Maka też płacimy naprawdę duże krocie. W Inglocie pojawia się coraz więcej cieni, pojawia się coraz więcej właśnie kombinacji tych cieni i jakieś odpowiedniki Maka, więc myślę, że Inglot na pewno się rozwija i myślę, że też możemy znaleźć fajne cienie. Te akurat wkłady kosztowały 10 zł, kwadratowe chyba 13, także myślę, że tutaj cena Maka, a cena Inglota to jest po prostu kosmos, wielka przepaść. A jeśli chodzi o jakość, ja mam cienie Maka, które mam chyba 3 albo 4. Które też używam, ale one się dla mnie absolutnie nie różnią jakością, jakbym miała je porównać do Inglota, absolutnie, i tutaj się nie zgodzę z kimś, jeśli ktoś mi powie, że jakość Maka jest lepsza. Jest taka sama, oczywiście każdy cień inaczej pracuje, każdy cień ma inne wykończenie i może też inaczej współpracować z jakimiś tam pędzelkami, także to na to też musimy mieć jakiś tam wzgląd. Ja używam i tych cieni, i cieni Slicka, i dla mnie cienie Inglota są najlepsze, najmniej się osypują. Te cienie oczywiście ciemne, jeśli dużo nałożymy, to delikatnie mogą się osypać, ale najmniej się osypują. Cienie Slicka to jest po prostu katastrofa, jeśli chodzi o takie cienie brokatowe, ciemne. Osypują się masakrycznie. Mak też się mało osypuje i tak jak Wam mówię, miała porównywać jakość Maka, a Inglota to jest dla mnie to samo. Uwielbiam Inglota, będę ich wierną fanką, dla mnie są bardzo tanią marką. Można powiedzieć ogólnodostępną, bo bardzo dużo galerii handlowych właśnie ma salon Inglota. Jest duży wybór, mamy dużo kosmetyków. Teraz jak widzicie, wchodzą też kosmetyki bardziej takie zapachowe, pędzelki do wyboru, cienie, szminki, lakiery, bazy, bronzery, róże, także naprawdę kombinacji jest 1 200 000. Są też ładnie pakowane te rzeczy, piękne paletki, mi osobiście się bardzo podobają, przeźroczyste tutaj zamknięcia, przez co widzimy też cieni, ile mamy tych cieni, bardzo ładne paletki, takie solidne, mocne, twarde, i ja powiem tak, te cienie zaraz na początku, jak ja je kupiłam, spadły mi, jak widzicie, zostały wszystkie, tylko ten jeden tutaj brązowy, który najmniej mi się podobał, także nie płakałam za bardzo, rozpadł się troszkę, ale mimo wszystko dalej się trzyma i to jest 3 lata temu i nic się z nimi nie stało dalej, także tutaj co można z tego wywnioskować, jaki morał, że naprawdę cienie są mocno osadzone w tych paletkach, są naprawdę dobrej jakości, nie rozpadają się pod byle jakimś tam puknięciem czy stuknięciem, także rewelacja. I to, kochani, tyle, bo bym mogła tu chwalić, jeszcze raz chwalić, uwielbiam i no po prostu i uwielbiam. Może tak. Dobra, kochani, to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję mojemu partnerowi YouTube'owemu za to, że obdarował mnie tak fantastyczną marką, tak po prostu fantastycznymi produktami, nowymi przede wszystkim, gdzie ja mogę testować, mogę w jakiś sposób tam właśnie poznawać tą markę dalej. Także dziękuję serdecznie. Ja mam do salonu Inglota daleko, bo do Opola, także nie jestem tam za często, dlatego też serdecznie dziękuję. Jestem po prostu strasznie, strasznie przeszczęśliwa. Także, kochani, ja czekam na Wasze komentarze. Piszcie mi, czy używałyście któryś z tych kosmetyków, jak u Was się spisuje, w razie jak używałyście, czy coś Was zainteresowało może. I zapraszam oczywiście do opisu, tutaj będziecie mieć linki, żebyście sobie zobaczyły, jak to wygląda cenowo. Także, kochani, jeszcze raz serdeczne dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki, hej!